Dzisiaj weźmiemy się za dość śliski i nieprzyjemny temat, ponieważ wydaje mi się, że jeśli za niego nie wezmę, to ten temat po prostu, za przeproszeniem, zasra mi całą ilość komentarzy i nawet stopera nie pomoże. I tak to wszystko, powiedzmy, podpowiedzi do tego, co, za co dzisiaj weźmiemy. I tak będziemy dalej bawić się w Plague Inc. Evolved i będziemy dzisiaj atakować Prion, czyli powolny, subtelny, niezwykle skomplikowany patogen ukryty w mózgu, który, zobaczymy jak nam dzisiaj pójdzie, a używając mojej taktyki, która przez porady troszeczkę się zmieni. Ponieważ nie wiedziałem na przykład jednego, że jeżeli na przykład zaczynam w ciepłym kraju, to nie opłaca mi się rozwijać odporności na ciepło, ponieważ ją już posiadamy. Myślałem, że do tego na przykład tam jakaś lekka odporność i tyle, a to naprawdę jest duża odporność i rozwijanie tej cieplności, odporność na ciepło jest tylko stratą punktów, które potem mogłyby mi się przydać, więc to jest bardzo ważna informacja. Tylko wejdziemy do Prionu. Mamy tutaj nasze geny, czyli genetyczna imitacja, czyli trudniejsze do wyleczenia. Mamy zrealizowaną halicę, czyli oczywiście dodatkowe DNA przy dewolucji. I Xerofil, czyli nowy nasz gen, czyli daje twojej zarazie bonus w suchym środowisku. Czyli to jest, powiedzmy, kolejny wymóg, dla którego miałbym zaatakować ciepły kraj Afryki. I naszą zarazą będzie to, co po prostu jest w komentarzach, czyli co chwilę sraczka, jelitówka, śmiertelna jelitówka, sraczka i tak dalej. Po prostu nie wiem, czy to jest jakiś prześmieszny żart, że haha, srani w ogóle, czy po prostu chcecie, żebym po prostu wrzucił taką głupią nazwę do naszej choroby, jednakże nie mogę z was zwalczyć stoperanem, to zwalczę was po prostu dołączeniem do was i zrobimy sobie nazwę, która będzie dość przyjemnie wyglądała, czyli Gównix 2. A czemu Gównix 2? No bo oczywiście Gównix, wiadomo od czego, a dwójka, bo się mówi na to dwójeczka, prawda? Więc tak będzie nasza choroba, zdaje się nazywała, i zobaczymy, jak nam to wszystko dzisiaj pójdzie. Oczywiście zaczynamy od krajów Afryki, ponieważ, tak mówię, będzie to, wydaje mi się, odpowiednie miejsce, ze względu na to, że mam tę suchotę. Sprawdźmy sobie Sudan, jest tutaj suchy kraj, jest to ciepły kraj i zaczynamy od tego w takim razie miejsca, jak u nas początek. Słabiej przystosowane do gorącego klimatu, o to mi właśnie chodziło. Przystosowane do gorącego klimatu daje nam tą odporność na ciepło, tylko że po prostu w umiejętnościach ona się nie rozwija. Więc tutaj oczywiście na początku czekamy i standardowo Gównix 2 jest pewnym powolnym, subtelnym i skomplikowanym patogenem utkwionym w mózgu, bardzo trudnym do wykrycia i wyleczenia. Potrzebuje czasu, aby ewoluować. Okej. Okay. I oczywiście standardowo powietrze, woda, na maksa zrobimy z tym rozprzestrzenianiem się finałowym. Potem lecimy w umiejętności, gdzie rozwijamy tylko sam chłód oraz odporność na leki. A właśnie, to nie zobaczymy, czy w ogóle coś jest nowego w tym wszystkim. Rozprzestrzenianie, wszystko to samo. Objawy, wszystko to samo. Umiejętności i mamy nową rzecz. Jest to atrofia neuronów. Rozpad neuronów prowadzi do zaburzeń koncentracji, skomplikowane zadania stają się trudniejsze. Czyli jeżeli to będę rozwijał, to wtedy lekarze nie będą mogli tak dobrze pracować nad odkrywaniem leku. To mi się bardzo przyda. A teraz skupi się na klikaniu wszystkich bąbelków. Fabryka, znaczy elektrownia, zasilana przez śmiech i radość. No to nieźle. No to nieźle, takie fabryki by nam się przydały, znaczy elektrownie by się nam to co nie przydały. Weszlibyśmy tam z jakimiś kompilacjami memów i po prostu mógłbym sobie napełnić całą elektrownię samemu, na całą Polskę. Zdecydowanie. Zaufajcie mi na słowo po prostu. Wchodzę do takiej elektrowni i dajcie mi dobre porcje memów, nie żadne TikToki, żeby nie było. I zasilam całą elektrownię dla Polski. Niech mnie to jeszcze płacą w setkach tysięcy. Będę cała Polska, a nie jedno miasto, prawda, więc ja się cenię, ja się w tym wypadku bym cenił. Okej, okay, powietrze na drugi poziom. Czekam oczywiście na to, że mi teraz rozwój wody, a potem rozwój tego maksymalnego rozprzestrzeniania się po całym świecie, a potem będziemy lecieć po wszelkie nasze odporności, żeby w razie czego nas coś szybko nie załatwiło. No wiecie co, ja dam odporność na początku na chłód. Ponieważ mamy odporność na ciepło, dajmy sobie odporność na chłód. Niech tam się na razie rozprowadza wszystko. Bo jeżeli zrobię sobie odporność na chłód, to może będę miał szybciej zarażoną Grenlandię czy Kanadę. Te dwa kraje, które są naprawdę problematyczne, jeżeli chodzi o zarażenie. Może tam szybciej się po prostu dostaną. I zobaczymy, jak nam to po prostu w takiej kolejności będzie. Jak powiedziałem, nie rozwijam w tym podejściu ani jednego punktu w odporność na ciepło. To jest według rad mówione, że nie muszę robić, jeżeli bym zaczynał w Kanadzie, to nie muszę dawać na chłód. Ale jeżeli dobrze mi się wydaje, to chyba początkowe punkty w chłód są ogólnie też tańsze niż odporność na ciepło. Jednakże mogę tutaj gadać głupoty, bo jeżeli nie gadam głupoty, to jest wtedy podwójnie świetna taktyka. A jeżeli gadam głupoty, no to nie ma wtedy
o różnicy, gdybym zaczął, oprócz tego, że po prostu no, zdecydowanie łatwiej będzie w Afryce. Okej, okay. Bezcenność tam sobie tutaj odkrył, ale to trzeba oczywiście dewoluować, ponieważ no, nie mogą nas tak szybko wykryć. To jest po prostu wręcz karygodne, gdybym do tego dopuścił. Potrzebuję punktów na wodę? 18. Więc czekamy teraz jeszcze 3 punkciki, aby stąd jakkolwiek ruszyć. Jeszcze 2 punkty, wyleciliśmy w końcu na inny kontynent, co mi się bardzo podoba i jeszcze bardziej rozwijamy się teraz wodą, a kraje tutaj widzę zaczynają się teraz rozprzestrzeniać i zarażać w mgnieniu oka. Ja potrzebuję punktów, 20 punktów, żeby mieć tą odporność, rozprzestrzenienie się tej powietrzowodzie, to jest nazwane ekstremalny bioaerozol. Okej, tam gdzieś sobie popłynął wirus, jednak tam już było zarażone. Fajnie było, jakby ktoś poleciał na Grenlandię. To widzę, na Islandię poszło, to okolice Nowej Zelandii, Afryki, Ameryki, Australii. Jezus, o nie, teraz sobie to sobie uświadomiłem. Ameryka, Azja, Australia, Afryka. Wszystko na A. Wszystko jest na A. Tylko Europa jest jakaś taka dziwna, tak? Czy ja któryś kontynent pominąłem? Wydaje mi się, że wszystkie, ale... Nie bijcie mnie w razie czego. A! Antarktyda, Arktyka. Zapomniałem jeszcze o tych elementach naszego świata. Teraz tak, wypadałoby zrobić w takim razie teraz odporności na... na zimno poziom drugi, na leki dwa razy i potem będziemy rozwijać tą autrofię neuronów, żeby oczywiście w razie czego zmniejszyć koncentrację wszystkich osób na świecie nad tym, że właśnie odkrywać to lekarstwo. Tak to rozumiem, tak rozumiem, że tak działa ta rzecz, tak? Więc chcę to po prostu rozwinąć dwa razy, a teraz będziemy zaczniemy dawać punkty w Genetic Hardening. Tak mi się tutaj wydaje, że to będzie odpowiednie, że tam jak co, w razie czego w przyszłości wszystko jeszcze bardziej spowolnić, więc sobie tutaj dajemy te 13 punktów i wydaje mi się, że teraz możemy po prostu czekać i zbierać punkty. Chyba ogólnie, przecież co tutaj daje. Obrzeń jak spowoduje dezorientację i zmęczenie, skomplikowane zadania wydają więcej czasu, a tutaj to będzie obmieranie komórek skutkuje poważną utratą pamięci krótkotrwałej, wykonywanie skomplikowanych zadań znacznie trudniejsze, więc to wydaje mi się, że też byłoby dobrą opcją, żeby sobie wziąć te 17 punktów, a potem po prostu liczyć na to, że te objawy będą że objawy będą działały odpowiednio, tak żeby mieć te punkty tutaj na rozwinięcie naszej śmiertelności, tak? Bo bez śmiertelności, no to wtedy bylibyśmy naprawdę w złym miejscu. No ale przypominam też, że w momencie, kiedy uzbieramy sobie, znaczy zarazimy ludzi na całym świecie, to wystarczy nam wtedy potem po prostu anulować rozprzestrzenienie się, z tego mamy przynajmniej 16 punktów, jeżeli się nie mylę, tak? Nie, 20 punktów. Mamy 20 punktów samego rozprzestrzeniania, więc powinno być chyba git, powinno być chyba git. Więc uwaga, zaraz będziemy mieli zarażonych ludzi na całym świecie, zostało tam 20 milionów, więc to jest głównie Grenlandia, jeżeli się nie mylę. A Grenlandia, Szwecja, kraj Bałtyku oraz Islandia. Ogólnie zauważyłem, że Islandia, kraj Bałtyku, to jest Litwa, Łotwa, jeżeli się nie mylę. Kawałek Rosji i Białoruś. Wszystko w jednym miejscu, tak? Nie rozumiem czemu. Czemu tak jest to wszystko pozabierane, powiedzmy, pod jedną nazwę? Nie wiem, czy Łotwa nie jest zabrana bardziej w stronę Rosji. Nie wiem, czy Łotwa jest tutaj, czy jest już tutaj. Na tej mapie po prostu mnie ciężko to określić. Okej, okay, uwaga. Stało nam jeszcze ile? 9000 osób do zarażenia. I... wszyscy ludzie na świecie są zależeni, teraz możemy rozprzestrzenienie anulować. Wszystko stąd dewolujemy, żeby oczywiście zdobyć jak największą ilość punktów. Wchodzimy w objawy, rozwijamy teraz te punkty. I teraz tak. No to tak, bezsenność oraz paranoję. Ponieważ paranoja jest bardzo ważna dla nas. Ponieważ paranoja, dowiedziałem się, że powoduje, że ludzie rzadziej odwiedzają lekarzy, czyli wtedy jest trudniej ich wszystkich wyleczyć, no bo jednak
Skoro ludzie się boją lekarzy, nie ufają im, no to czemu mieliby tam pomagać? Przypomniałem też, że anemia z bezsennością powoduje, że ludzie są jeszcze bardziej zmęczeni i jeszcze wolniej pracują, więc możliwe, że nam to wszystko pomoże z tym, żeby w razie czego lekarstwo było jeszcze odkrywane jeszcze po prostu wolniej. W trakcie rutynowego lekarza badania odkrył lekarz o chorobę, tak? Już tak szybko odkryli chorobę, pomimo tego, że dopiero co wziąłem sobie paranoję. Okej, okay. Lekarstwo jakoś tak szybko jeszcze nie jest rozwijane, chociaż dużo miałem wiadomości, może dlatego to tak wygląda, że nie jest tak szybko rozwijane. What the fuck? Zobaczcie, jak nie szybko rozwijałem to lekarstwo. Przyspieszam na maksymalny poziom prędkości, ponieważ teraz już nam nic nie zostało, jak tylko patrzenie na to, żeby punkty zdobywać i walczenie z bąbelkami, ale zobaczcie, jak szybko pracuję nad lekarstwem. To jest jakaś wielka tragedia. Mam już 25%. Co ja robię nie tak? 40%. A my nawet jeszcze nie zrobiliśmy praktycznie miliarda martwych ludzi. 50%. My dochodzimy powoli do pierwszego miliarda. No leci to, ta śmiertelność szybko, ale czy to wystarczy? Okej, okay, bezsenność i anemia zaczęły teraz ze sobą działać. Mam nadzieję, że wystarczy mi zaraz tyle punktu, żeby mieć przetasowanie. Bo do przetasowania potrzebuję 25. Te punkty na szczęście lecą. Okej, okay, mam 25, więc zrobimy przetasowanie. Żeby trochę cofnąć. Ale nie wiem, czy to będzie wystarczające. Chociaż wydaje mi się, że będę miał wystarczająco punktów, żeby jeszcze robić jedno przetasowanie. Mamy jeszcze teraz hemofilię dodatkową. Przetasowanie wymaga od nas 30 punktów, więc to jest teraz. Robimy kolejne przetasowanie. 75%. Okej, okay, pierwszy kraj. Spowalniają się już przez to badania nad lekiem. Dlaczego ile potrzebujemy na kolejne przetasowanie? 35 punktów. Wydaje mi się, że jesteśmy w dobrej sytuacji już. Że nie powinno być szans na to, żeby to się jeszcze odbili. Tak jest, mamy to. Opłaciło się zdecydowanie inwestowanie w tą odporność na ciepło. Zobaczcie, że ani jednego problemu nie mieliśmy spowodowanego ciepłem. I to są w końcu rady, znaczy w końcu źle nazwałem, przepraszam, dla wszystkich, którzy dawali rady, ale to jest jedna z tych rad, które naprawdę zmieniają mój cały pogląd na to wszystko, co robię i ułatwiają mi całe życie, całą robotę. To jest o wiele teraz prostsze. O wiele prostsze, teraz spowolniłem sobie, albo nie, przyspieszmy już do maksymalnego spina. Zobaczymy, jak szybko jesteśmy w stanie to wszystko pokonać, czy będzie to przed 2023 rokiem? Powinno być. Powinno być przed 2023 rokiem to wszystko zakończone. No nie mówcie, że w trakcie świąt. Wyobraźcie sobie tak? Zaraz święta wybijają. Mamy Wigilię. Przynajmniej te ostatnie osoby miały chociaż te swoje dni dla rodziny ostatnie. No ale zbyt go nie przeżyli, bo jeżeli spojrzymy sobie na datę w grze aktualnie, to praktycznie za 3 lata, 3 lata tam z paroma tygodniami, wszyscy po prostu wyginiemy. I to wszystko będzie przez bardzo groźną sprawę, śliską sprawę, która będzie polegała na tym, że będziemy mieć cały czas na kibel. Jak groźne musi być latanie na kibel, które jest zakodowane w naszym mózgu, żeby tyle osób nagle wymarło. Bójcie się, po prostu się bójcie, bo to nie będzie w takim razie widać zbyt przyjemne chodzenie do toalety. Ale mamy to. Gównik z Wawelem miał całe życie dla ziemi i jestem z tego powodu zadowolony, ponieważ było to ciężkie. Było to ciężkie, właśnie zajęło nam to 1200 dni. To lekarstwo było strasznie szybko rozprowadzane. Jednakże wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że dostałem tą immunopresję, czy jakoś tak to się nazywa, w trakcie zabijania. Ponieważ jeżeli dobrze mi się wydaje, tamto zarażenie z objaw zwiększa śmiertelność. Albo przynajmniej tak mi się coś wydaje. Może gram głupoty. Jeżeli dobrze mówię, no to chyba nas uratowało przed tym, że udało nam się wygrać. Bo tam zwiększyła się 4 śmiertelność w tamtym momencie. No i oczywiście zaczęły nam 4 sypać punkt. Zobaczcie, jak to nam szybko, znaczy jak to wszystko długo, w sumie nie szybko, tylko długo się zarażało. Zajęło to nam około 2 lat, a potem już po prostu wszystko, powiedzmy z górki. Owszem, były te pojedyncze problemy, gdzie byliśmy bliscy
posmakowania lekarstwa na naszej skórze, ale najważniejsze jest to, że wiara nam została, żebyśmy dalej waleczni i dotarliśmy do tego końca, zwyciężając w końcu w naszej przygodzie. O mój Boże. Prion został pokonany w 1196 dni. 3 lata i parę miesięcy po dniu dzisiejszym. Zobaczmy, co w ogóle odblokowaliśmy przez to, odblokowaliśmy sobie typ zarazy wirus nekrot. Widać, że będą jakieś, nie wiem, zombie czy coś w tym stylu, tak to przynajmniej wygląda. Oraz typ genu hydrofil. Mam nadzieję, że będzie to typ genu, który będzie w czymś, czego jeszcze nie mamy, a nie żebym musiał znowu coś wybierać pomiędzy jednym a drugim. W każdym razie, to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek z gry Plague Inc. i Evolve. Jeżeli wam się podobało, zostawcie koniecznie łapkę w górę, zostawcie w komentarzach propozycje na wasze zarazy, a ja się nawet zamierzam i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z naszej przygody. Łapkę w górę, komentarze, subskrypcje i wsparcie i tyle. Siemanko, peace. Yo! Baby, I'm a bad boy, I might hurt you. I need a therapist and a perk too. I need cash flow, you fuck with fat hoes. I ain't got no drugs, I'm turning to an asshole.